Była w tamtym tygodniu. Jaka ładna. Większo kolorowa. Dojdzie, dla mnie dojdzie. Tam też jest tam. Mocny troszkę. Antonio Calderon i bramka gospodarzy Karol Domczał. Było w 30 sekundach. Kankana tańczy bronią. Ale na jedną nogę. Ale tam wszyscy nie ma. Awaciak dobra. Ale to piło jest ostre. Ale zobacz, zostaną się szybko. Wszystko przerzucał. Nie czuł piły. No. Na mokro. Wszystko, ale wszystko za mocne. Ale od soboty pół porcji wino. Tak. Za mocno. Dobra, dobra. Nie, ja tam drugiego nie zauważyłem. Znaczy ten biegł nie będzie. Teraz w pełni leży. Wypchnęli go. Jeszcze raz. Tak jest. Zobacz, dzisiaj wygrywają, jak się trenuje, a w sobotę ciszą. Zęby go bolały. Teraz będzie bramka. Takie macie dziady jak Antonio miał w sobotę. Paweł Gręczewski. Bronę to za lekko to bije. Ale jest.
Padł, ale on jest za delikatny. Ten to mocniejszy mocny rzuca Antonio. Takie silniejsze. Trzeba tylko głowę dostawić już. Nie może być w balonie, tylko wyśrodkowanie. Ten fakt, że z jego podaje też prawie padło, on takie balony daje. No. A właśnie dalej to przyjmie. Nie wiem, czy ktoś prawo dalej. A nie opuści. Numerem 13 w zespole Legionowym Mateusz Kielak. Antonio Calderon i bramkarz gospodarzy Karol Domczak. Czemu dał i dobrze było? Pendolino, to będzie jechał 3 minuty. Brawo! Za dużo wypuścił sobie. Podarzy. O, wchodzi jakiś. Opuści boisko występujący z numerem 8, Uroš Smolovič. Oczywiście tradycyjnie żegnany brawami za dzisiejszy występ, a jego miejsce zajmie numerem 88 Fredson Santana. Carlos. Jest. Abramkarz, ja bym pomyślał, to by przelobował. Tak się poszliśmy jak nasz na też na piłce. Sebastian. Świetnie.
Bronek. Dobrze, Danek teraz. Bronek jest... Jasne, ale rynda to był. Za mocno wejdzie. A tu są pusty kamień. Numerem 18 w zespole Legionowi Maciej Goliński. U nas ten szedł działem na ławkę. Adam, to może jego puści? Chyba się ubiera, no jasne. Czerka się ubiera. Panowie, spokojnie, czwórka będzie i koniec, do zera. No Zyk, bo zobacz, kto strzeli zaraz. Wejdzie pan Adam, strzeli dwie i będzie cztery. Nie z tego swojego kierowcy trochę raz tam jakoś pozytywnie. To jest taki legionowo spać przez niego. Jest Zelkowski tam. Jest też, że pali. Stańczyka zdejmie. Tu stańczyka, no. Siwego. No, biedo. Dobry teraz. Brawo, Maro! Tymczasem zespół Głowisko opuści Marcin Stańczyk, występujący z numerem 9, na pewno zasłużył na brawa, a jego miejsce zajmie Adam Czerkarz, numer 10. Adam Czerkarz doskonale znany sympatyką piłki nożnej w Nowym Dworze. Adam Czerkarz. Nie wiem, czy brał. Masz rację. No i mamy 3-0. W 46 minucie. Adam się podpalił. Żona, bo tak. A Czerka już tańczy tam. A to mi zależy. Danek walczy jak... Nie na krzyki! Aż się koguty załączyły. Chodzimy! Balony! Powrotny skalony! W zespole Gorskiego opuści boisko Paweł Broniszewski, występujący z numerem 6, jemu również należą się brawa. Jego miejsce zajmie Paweł Tomiczyk, numer 7. Po tej kontuzji pierwszy mecz, nie? Znaczy wszedł tu? Nie, Tomczyk? Dla mnie to Plaga to dobrze gra. No. Plaga też jest reparacyjny. Paul.
Teraz nie wcale nie interesowała. Ręce przed sobą miał i wyjdzie za kogo? Warro. Antonio? Gdzie jesteś? Nie, to Sebastian. Albo ta. Nie, to nie. On ma taką siłę jak Antonio z soboty. Przejął ten. Teraz. 2, 3. 4? Ja myślę, że miał 2. Dobra, ale jak zrobili szopkę, drugie już. Boisko opuści zegrany bramkarzami Mateusz Zawiska z numerem 20. Jego miejsce zajął Marcin Adamski, numer 9. Dawaj tak, Antonio. Gaz! Antonio, gaz. I prawe. Sam pójdzie. Już tam mógł dograć. Wracaj. No dostał od trenera już opierdol. Wracaj, dobrze. Zostaw się! Zostaw! Do tyłu. Uważaj! Kurwa, Marcin! Wiecie co? Brawo, Kamil! Uwaga! Jego miejsce zajmie Dawid Rundak z numerem 16. Nie na kozła czekać, kurczę. Ręka! Dobre. Wypnął go. Zmiana zespole gospodarzy. Szymon Kiwała opuści boisko. Żegnamy również brawami. Jego miejsce zajmie Mateusz Branowicz, numer 2. 13. Dwie minuty do liczby. To nie też taka była, mi się zgodziła. Powiedziała, że mi skasuje palenie. Dajcie się, ludziacy, ci dawaj. No. No poczuj teraz naszego, no to była w kartkę, no to będzie bał. Nogę wyciągnął specjalnie. Ale tam i dwa. Dawaj, pociągnij trochę, siły masz. Czerkasa wygrać. Dobrze. Ale Czerkasa... Lepsza opcja.
nie wziąć mu do środka. Brawo, Danek! Wow, jeszcze raz. Brawo, Tomczyk! Nie Pawła. I nerwówka może się. Daj mu rurka! Oni nie wybili, a ci wybijają, no. A czemu wybili? Za nami w dalszym ciągu Legionowy prowadzi, chyba do tego. On już leżał. No. Ale, ten ale panie Władku, on leżał, a oni tu nie grali chyba, co nie? Wolne karne wchodził i... Sytuacja na tym nowym górze. Wiem, że będę dzwonił. Przypominam, że 32. kolejka rozgrywek drugiej ligi grupy wschodniej. Zespół Spitu spotyka się w Zambrowie z Olimpią. Najbliższą niedzielę o godzinie 17:00, natomiast Legionowia na własnym stadionie podejmować będzie Radomiaka w sobotę o godzinie 17:00. Oni śpiewają? Zambrowie nie mają szans. Boisko opuścił Michał Krzyński z numerem 23. Jego miejsce zajął Zachomeron. Brawo! Jednak też dobrze nie wychodzi. Nie ma. Kolejny zamiar z numerem 16. Dawid Ryndak podwyższa na 3-0. Dawid Ryndak. 84. minuta spotkania. Ładnie, Taras Romańczyk i 84. Dawid Ryndak. No ten komputer musi być mocny. Nie mówi, siedzi na komputerze. Tadeo? No. Nie może być. Za bardzo chcą rozgrywać. Drugi lewy, następny lewy. Lew.
Sebastian Jęczyński obok bramki w dalszym ciągu 3-0 prowadzenie Legionowi. Także panowie, każdy się bierze po jednym filarze z tym oświetleniem i jeździ. Adam Czerkacz. Tomczykowi to było. Na zespole gości opuści boisko występujący z numerem 13. A to już Sielak. Jego miejsce zajął Rafał Maciejewski, numer 17. Do pierwszej nic nie byliście. Kartka. Dopiero wszedł kartki ma. Zblokował mu trochę. Z numerem 17 Rafał Maciejewski. Nie, zblokował mu. Tak, ale będzie, aby zblokować, ale mocno doszło. Nie chcę zgrać, wygrali się. Powiem 24 na żywo daje. Dobrze, próba. Brawo Maro! Strona! Zobaczcie jak Maro, rozpoznanie. 4 minuty do regulaminowego czasu do licza. Podwyższa na 4-0. No, mówiłem z górka. Zadzwonię jeszcze tego grubasa. Za nią tam będzie... 90 minuta spotkania. Adam Czerkacz i 4-0 prowadzenie Legionowi. No. A nie napisali? Czerkacz. 4-0. Tak obstawiałem przed meczem. Tak jest. Jak jak szlapkę? W STS-ie? Wygrał. No, dobra, na razie. Czym tak kto tylko obstawił? To bym tak poszedł. No. No, dokładnie. A dzisiaj jest to lota? Nie ma. Nie, czwartek. Druga po czasie jest. Ile to liczył? 4. A,
Ile goli, tyle nie będę być. Dziewiąta? Nie, za trójkę to kupię 10 parasolek. Chiński. No i dam. Tak zrobię. Dobry. Kurde, masz jaka tu loża jest. Cześć. Dzień dobry. Patrz jeszcze, kusy, patrz, popatrz, co się dzieje. Ile doliczył na tym wziąłem? 4. A tu już jest akurat już, tak? Koniec, tak, koniec. Honorowy? Nie, jak honorowy, no 4-0 miało być, no, panie Bogdanie. Oni nie mają argumentów. Jęcz może być jeszcze. Nie da. Tym zakończyło się spotkanie rezultatem 4-0 zespół gości. Przypominam strzelców bramek. 33 minuta Antonio Calderon, 45 Taras Romańczuk. 84 minuta Dawid Klindak i Adam Czerkas, 90 minut. Gratulujemy go. Siemano. Dobra, dobra.